Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Witamy tutaj Tomka z kanału Kanadyjczycy. Tomek mieszka w Kanadzie, w Ottawie, Tak tak? Dobrze jest. wiem? Tak, Ottawa, stolica Kanady. Witam wszystkich serdecznie. Mamy dzisiaj wywiad z Tomkiem, taką rozmowę może bardziej niż wywiad. Rozmowa miała jakby około tam, nie wiem, 15-20 pytań i podzieliliśmy ją na dwie części. Tak Tutaj jest. na tym kanale to jest już druga część, więc jeśli ktoś jest zainteresowany pierwszą częścią, pierwszymi pytaniami, naszą rozmową jakby od początku, to zapraszamy na kanał Tomka, Kanadyjczycy. Link znajdziecie w opisie. A my tutaj teraz na naszym kanale będziemy kontynuować tą rozmowę. Zapraszamy wszystkich i na kanał Tomka Kanadyjczycy i tutaj na pozostanie do końca tego wideo posłuchania naszej rozmowy z Tomkiem, bo pytania są bardzo ciekawe. Opowiadamy o Tajlandii, no i na jakieś śmieszne inne pytania, więc zapraszamy do oglądania. Super, Tomek jak? tutaj, ja szybko dodam, że Tomek tutaj prowadzi całą tą rozmowę, zadaje nam pytania, my odpowiadamy i możemy zaczynać. Tak jest. A skończyliśmy na. W ogóle to zapraszam oczywiście do nas na kanał Kanadyjczycy. Jeśli nie widzieliście nigdy naszego kanału, mamy tam serię wywiadów z Polakami z całego świata, można powiedzieć, z emigrantami, którzy opowiadają po prostu swoją historię, a jeszcze mamy drugą serię Kanadyjczycy, gdzie pokazujemy tutaj oczywiście nasze kanadyjskie rodzinne życie w Ottawie. I tak jak powiedziałeś, jest to druga część a zrobiliśmy jeszcze takie szybkie pytania, które teraz skończymy. Było ich sześć, jest kolejnych sześć. To są takie bardzo szybkie pytania oczywiście do Was, a później będziemy kontynuowali i już te podstawowe pytania też skończymy. Więc Ja tylko może dodam, że tutaj właśnie jakby, bo na moim kanale za bardzo takich rzeczy nigdy nie było, zawsze sam tylko występowałem. I tutaj bardzo Ci, Tomek, dziękujemy za zaproszenie jakby na twój kanał i za tą rozmowę, bo fajnie tak czasami jest to takie coś coś zupełnie innego innego niż do tej zawsze pory na naszym robiliśmy i kanale. Tak. prowadziliśmy na naszym kanale, także dziękujemy Fajnie, bardzo. dziękujemy. Ja też oczywiście również dziękuję, że zgodziliście się na tą rozmowę. Okej, Czyli możemy zaczynać, kontynuować tak jest. nasze pytania. Dokończymy te szybkie pytania. A kto wydaje więcej pieniędzy? Ja myślę, że chyba tutaj na może na te takie mniej znaczące rzeczy, jakby dla mnie mniej znaczące, Na jedzenie. gdzie się skupiam na życiu i ja może wydaję więcej pod tym względem, bo Kwotowo, ale kwotowo, on jak ale. kupuje coś, to konkretnie, a ja po prostu, no tak, no. Jak to kobieta czasami Tak. potrafi. Zakupy. No wiemy o co chodzi. Tak. Kto lubi dłużej pospać? Ja. No, ja raczej. Chociaż teraz tutaj w Tajlandii tak troszkę później ogólnie wstajemy, bo w Polsce to ja zawsze tak wstawałem wcześniej, 6, 7 czy coś już. Tutaj tak raczej koło 8, ale no, ale ja raczej jestem w stanie tak szybciej wstać. Mi to nie przeszkadza. Tak. Lubię, bo mam wtedy taki dłuższy dzień, tak mi się to Ale podoba. u was też chyba wcześniej słońce zachodzi i szybciej wstaje, tak? To też chyba ma wpływ na to, że jednak trochę się wcześniej chyba kładzie i wcześniej troszkę wstaje. Tak często mi osoby mówiły, z którymi przeprowadziłem rozmowy. Tak, Tak. bo tutaj około 18:30 jest już taki zachód słońca, o 19:00 pomału to już robi się całkiem ciemno i tak jest praktycznie cały rok. Nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że Tak. latem to o 22:00 jest jeszcze jasno, a zimą o 16:00 jest ciemno. To tutaj praktycznie przez cały rok jest równo I i. też to tak jest podzielone mniej więcej, że jakby słońce wschodzi też tak koło, nie wiem, chyba Szósta godziny, to coś tak tam, jest szósta mniej więcej powiedzmy coś pół schodzi. doby. Szósta, a o 19:00 praktycznie robi się ciemno. Tak. To my mamy podobnie tutaj jak w Polsce. Czasem już jest 3:30, już jest ciemno w zimie, a w lecie znowu jest czasem w pół do 10:00 i jeszcze, czy 10:00 jest jeszcze trochę, jest Jasne. trochę widno, więc jest podobnie jak w Polsce oczywiście. A kto Ale lepiej tutaj, gotuje? Tak? przepraszam, ja tylko chciałam powiedzieć, że tutaj właśnie plusy i minusy są tego, że to słońce szybko zachodzi, bo plus jest taki, że właśnie koło 17 można spokojnie wyjść na miasto i przez to też chyba to życie nocne jest takie rozwinięte, bo nie jest tak gorąco i też każdy jest przyzwyczajony, że się chodzi jakby po ciemku w nocy, nie? Bo jakby w Polsce, no to jak już się robi ciemno, no to trzeba wracać do domu, a tutaj jak się robi ciemno, to ludzie wychodzą. Tak, bo jest chłodno i wtedy Tak, tak da można. się No i żyć, bo fajnie. Tak. takie najgorętsze miesiące, kwiecień, maj, to jest tak gorąco w ciągu dnia. Nawet teraz, w tej porze deszczowej, jest dalej bardzo gorąco.
Ale kwiecień, maj to jest tak gorąco, że aż bucha normalnie, jakbyś otworzył jakiś piekarnik. Piekłbyś ciasto w kuchni i otworzyłbyś piekarnik i tak bucha, to tak bucha, jak się otwiera drzwi i wychodzi na dwór. Tak. No to u Nie nas jest jest. jak w Dubaju, ale jest bardzo gorąco. I U nas bardzo jest wilgotno też jeszcze. bardzo podobnie, bo teraz potrafi też być odczuwalna około 45 czasem, czyli to, co mówisz, w domu masz chłodno, bo to chłodzenie cały czas chodzi, a jak wychodzisz, to wiesz, nagle jest takie uderzenie, to jest, bo to dochodzi ta wilgoć, to wszystko, Tak. to Dokładnie. tak. To jest podobnie, tylko że u nas to jest tylko tam, wiecie, parę, 3-4 miesiące, coś takiego, ale u was jest cały rok, to jest fajna sprawa. A kto lepiej gotuje? No bo ja, znaczy, czyli ty. Nie, bo Ja dobrze gotuję. Tak, myślę, że dobrze gotuję. ja potrafię tylko jajecznicę i wątróbkę. A o wątróbkę to tylko Mati robił. No. Ale Dorota robi dobre obiady. No, proszę, super. A z czego Dorota cieszy się jak dziecko? Nie wiem, powiedz. Z czego Dorota cieszy się jak dziecko? Z jak idziemy na zakupy? No oczywiście. A z drugiej strony, a Mateusz? Bo ja tego nie lubię. Ja nie lubię chodzić na Zakupy to zakupy. nie. Z czego się cieszysz jak dziecko? Nie No wiem, ja chyba wiem. chyba wycieczki. Jak gdzieś mamy jechać, to Mati uwielbia jakieś takie nowe. Jedziemy na wycieczkę, co nie? Takie o, to Tak, on to tak. lubi to No, bardzo. tak, zgadza To ja się. myślałem, że powiesz, że z jakichś tam nowych gadżetów, nowa kamera, jakiś mikrofon To też, albo tak. coś takiego. Też zdecydowanie on, bo ja na przykład takich rzeczy nie trawię, nie. W ogóle jakieś takie sprzęty, to nie moja bajka. Super. I mamy ostatnie pytanie. Kto jest bardziej szalony? Chyba Mati, chociaż ogólnie to nie jesteśmy jakoś chyba szaleni, mi się zdaje, ale wiem, że ja kiedyś na przykład to lubiłam mieć tak wszystko poukładane, wiedzieć, że na przykład kiedy robię to, kiedy tamto i takie różne rzeczy, a no odkąd jesteśmy z Matim, no to już nauczyłam się takiej spontaniczności, też takiej nieprzewidywalności, też tak nie muszę mieć już wszystkiego poukładanego, no Mati tak bardziej idzie z prądem, tak się poddaje i co ma być, to będzie, no i chyba No i właśnie też przez to tak. przyjechaliśmy w ogóle do Tajlandii, bo Dorota na przykład bardzo się bała Ja bym się do przylecieć tego do dnia Tajlandii. zastanawiała, czy tu warto Właśnie. przyjechać. A ja po prostu tak bardziej tak podszedłem. Dawaj, lecimy i już zobaczymy, jak będzie. Jak lecieliśmy pierwszy raz, no to ja zrobiłam w ogóle listę za i przeciw, nie? No bo jak? Do Azji, do gdzieś tak daleko. No i zrobiłam tą listę, no i na szczęście na tym za było 3 razy więcej niż przeciw. Polecieliśmy. Super. To teraz posłuchajcie, wracamy do tych, oczywiście kontynuujemy te podstawowe pytania. A proszę powiedzcie, czym się w ogóle zajmujecie, bo domyślam się, że chyba pracujecie zdalnie, jeśli byliście w takim momencie, że mogliście wybrać, czy zostać i wiesz, wiecie, żyć i pracować w Polsce, czy przenieść się w inne miejsce. To jak to u was wygląda? Wiesz co, teraz głównie to żyjemy tak jakby z rynku akcji, czy nie wiem jak to powiedzieć, ale no bo tutaj już w sumie na moim kanale to można jakby najbardziej powiedzieć, bo wcześniej dużo mówiłem o kryptowalutach, więc głównie to kryptowalutami i po prostu taki trochę trading, trochę taka inwestycja w te kryptowaluty, kupowanie, przetrzymywanie, sprzedawanie jak urośnie, przetrzymywanie dalej jak jest nisko. No i tak ogólnie to tak z rynku kryptowalut i z takich inwestycji na giełdzie. O, brakowało mi cały czas tego słowa na giełdzie. Więc z takich rzeczy No. bardziej. Ja wiadomo, no, zajmuję się córką, domem, takimi rzeczami tutaj. Też. Wcześniej mieliśmy tam jakąś tam firmę, prowadziliśmy, gdzieś tam pracowaliśmy na etacie w Polsce i tak dalej, też dodatkowo, ale teraz już tylko ta giełda. Ale planujemy gdzieś tam troszkę coś, może z nieruchomościami bardziej się tam gdzieś coś tutaj zająć, bo widzimy potrzebę ludzi, którzy właśnie na przykład tak jak my obawialiśmy się tutaj przylecieć, bo nie wiedzieliśmy, czy jak wynajmiemy coś, to że na przykład będzie to w ogóle dostępne, czy tam nas ktoś z tej Tajlandii nie oszuka i tak trochę się baliśmy i widzimy, że to też tak trochę dalej jest gdzieś tam jakby w Polakach, no nie wszystkich oczywiście, bo to w każdym człowieku się pewnie stresuje, jak ktoś leci na drugi koniec świata i tak za dużo nie podróżuje,
czy gdzieś go ktoś tam nie ukradnie, nie pobije, nie wiadomo jeszcze co, i co, czy te zdjęcia są prawdziwe i tak dalej, to myślę, że jak jest taka zaufana jakaś osoba, która gdzieś tam powiedzmy pokazuje się w internecie, gdzieś tam Polak, mówi po polsku, możemy się skontaktować po polsku, to dużo pomaga, ułatwia i może to być jakby też takie pomocne tutaj dla osób, które powiedzmy są na naszym kanale i chcieliby tutaj przylecieć na wakacje czy coś. Coś możemy polecić, więc. Trzeba pomóc Polakom. Tak, to jest super sprawa, bo wy tam jesteście na miejscu, macie kanał, to ludzie was znają, kojarzą i wtedy jest dużo łatwiej. I poznajemy ciekawe miejsca i też na przykład mamy już jakieś też takie doświadczenie żyjąc tutaj, bo jak przylecieliśmy, to nas to niczym za bardzo się nie interesowaliśmy, no bo tak jakieś fajne mieszkanie, powiedzmy, mieszkamy. A teraz na przykład zwracamy na to uwagę, czy to mieszkanie jest powiedzmy dwupokojowe, jednopokojowe, ale to tak może mniej na to w sumie, no wiadomo, każdy już według potrzeb, ale bardziej o to mi chodzi, że czy jest umieszczone od strony północnej okna, czy od południowej, czy ma balkon taki, czy jakieś udogodnienia w tym mieszkaniu, co wcześniej wydawało nam się, że powiedzmy, czy ma, czy nie ma, to nie ma różnicy, a teraz, że ma dużą różnicę właśnie, jak się tutaj mieszka w tym kraju. Więc jakieś takie różne rzeczy, na które... Bardziej praktyczne porady, coś takiego. Tak, to jest super, super sprawa. A właśnie, proszę powiedzieć, ile w ogóle teraz kosztuje wynajem mieszkania tam w waszej okolicy i za ile takie mieszkanie można w ogóle kupić? Słuchaj, akurat my mieszkamy w takiej jednej z najdroższych okolic tutaj, dzielnic Pattayi. I tu, ale to i tak mimo wszystko mieszkania pod wynajem, na przykład takie jak tutaj, mówiąc tutejszym językiem, one bedroom, czyli jedna zamykana sypialnia, salon z kuchnią i łazienka, czyli tak jakby dwa mieszkania w Polsce, no dwa pokoje w Polsce się na to mówi, bo pokój się zalicza, M2, bo zalicza się salon jako pokój, tutaj się nie zalicza salon jako pokój, to kosztuje nas 2300 zł, tak jakby w przeliczeniu, 2200, 2300 na miesiąc. I jest to, mówię, jedna z droższych dzielnic, miejsc, gdzie ja się wynajmuję. Więc 2300 zł, tak? Tak. Za takie 55 metrów mniej więcej jest to mieszkanie takie średniej wielkości. Ile tam, powiedziałeś, że tam jest dwie sypialnie, czy jedna, przepraszam? Jedna sypialnia plus duży salon, w którym jest w sumie dodatkowo łóżko i kuchnia i łazienka. To 55 metrów to już takie fajne, dość duże mieszkanie. Mimo, że jest tylko jedna zamykana sypialnia, to jest tak tutaj... Jest przestrzeń taka. Że nie czujemy się tak zamknięci bardzo jakoś. Bo kiedyś wynajmowaliśmy dwupokojowe mieszkanie, ale ono chyba może miało nawet mniej metrów niż to. Mhm. Więc tam było tak już ciasno, bo tam dosłownie był tylko salonik mały, dwa pokoje i dwie łazienki, ale to było tak, no... Nie było tej przestrzeni, dlatego zdecydowaliśmy się na... Mimo, że jeden pokój zamykany, no to właśnie tą przestrzeń czuć niż tak. Tak. Szczególnie... To jest około $700 kanadyjskich, może 800, to nie jest drogo oczywiście. A podobne takie właśnie mieszkanie tylko... A właśnie jeszcze, za ile takie mieszkanie można kupić na przykład jeszcze? No to wiesz co, takie mieszkania w przeliczeniu na polskie, no dobra, to w batach to jest około 7 milionów batów, powiedzmy, to jest jakieś 800 tysięcy złotych tutaj, mniej więcej, bo to dużo zależy, bo to dużo zależy, na którym piętrze masz mieszkanie, na przykład tutaj są tylko, nie wiem, 7 pięter czy coś takiego, to jakby tak nie ma takiej dużej różnicy, ale jak są na przykład takie trochę bardziej wieżowce, kondominia i tam na przykład na 20 piętrze z pięknym widokiem na morze, to potrafi mieszkanie być dwa razy droższe. I wtedy na przykład taka cena to jest 1,5 miliona za taką samą powierzchnię, tylko że mówię, 19, 20, 30 piętro. I w tej okolicy mniej więcej tyle kosztują, a na przykład na Phuket, to tak jak mówiłem, tam jest po 10 tysięcy złotych za miesiąc, na przykład po 8, po 5, ale oczywiście też są jakieś tam wioski, typu jakaś tam Kamala, troszkę mniej popularna, typu gdzieś tam właśnie... Rawaii, tam gdzie najwięcej Polaków jest, to tam jest też to są. Mniej też te mieszkania można, bo wiadomo, że to nie da się tak powiedzieć, wiesz, no w jednym miejscu jest tyle, a obok może być ktoś sobie dać połowę mniej, więc to jakby też tak się nie da dokładnie powiedzieć, ale mniej więcej taka cena rynkowa tutaj w tym miejscu w Pattayi to jest około 2, też da się taniej, bo da się troszeczkę w innej dzielnicy, czy gdzieś to nawet da się za 1000 zł wynająć mieszkanie,
Więc waha się cena powiedzmy od 1000 do 5 nawet. Duża rozbieżność. Nawet do 10, pamiętasz, tutaj mamy blisko na tej naszej dzielnicy jest taki kompleks takich wielkich wieżowców, ale no to tam za wynajem jest 90 tysięcy czy 80 Tak, tysięcy sumie batów, tak. no to jest prawie 10 tysięcy złotych, no ale to już jest No. takie miejsce, oni mają prywatną plażę, taką zatokę i tam jest wszystko dosłownie, nie? No to są też takie ceny tutaj. Tak. Jak bardzo coś ekskluzywnego, to potrafi być drogie. My tu mamy tak przeciętnie, że tak powiem, ale bardzo blisko, około 500 metrów do plaży, gdzie akurat ta plaża tu jest całkiem spoko. Woda jest też czysta, że tak powiem. Nie wiem, dobre miejsce. Mamy bardzo blisko sklep, dużo jakichś restauracji. Do centrum pieszo możemy się dostać, powiedzmy, w 15 minut. Mniej więcej, może 20. Skuterem 5 minut. Tak. A jak z drugiej strony wygląda na przykład, czy wy w ogóle gotujecie w domu? Bo często tak, jeśli ktoś mówi w ogóle o Tajlandii, to że najczęściej to wszyscy oczywiście jakiś ten street food, bo tam jest najtaniej, jest świeże, jest to jedzenie. A jak to u was wygląda i ile w ogóle pieniędzy wydajecie na jedzenie? Może ja powiem, teraz gotujemy trochę więcej, ale to dlatego, że już jesteśmy tutaj długo i naprawdę czasami się chce, powiedzmy, tych przysłowiowych ziemniaków i kotleta takiego zrobionego po swojemu, nie? I też mamy Tak. przestrzeń do tego, bo mamy w tym mieszkaniu kuchnię i wszystko. Ale kiedyś, no to rzeczywiście, jeszcze nawet z rok temu, czy nawet niedawno jeszcze, no z rok temu powiedzmy, no to rzeczywiście nie gotowaliśmy prawie w ogóle, ewentualnie jakieś jajka na śniadanie czy coś, ale jakieś takie obiady czy kolacje, to wszystko już na mieście. No bo też za bardzo się nie opłaca, bo na street foodach jest naprawdę dużo taniej i no wiadomo, jak się idzie do restauracji takich porządniejszych, no to tam się płaci powiedzmy ceny takie jak w Polsce, czy gdzieś, może nie w Europie, ale w Polsce. No ale ogólnie no to na street foodach da się fajnie zjeść i to jest tanio. Dużo z takich targów, marketów lokalnych, gdzie no właśnie naprawdę te ceny, jak powiedzmy, jest 20% drożej niż sam byś sobie ugotował, ale musisz No. właśnie, powiedzmy, pozmywać naczynia, których nienawidzę. Dotknąć tą gąbkę. I wiesz, w ogóle przygotować, jechać do sklepu, stracić czas i wiesz, tak dużo rzeczy zrobić, jakby, bo jeszcze jakbyś może miał właśnie swój dom, jakąś lodówkę wielką, Tak. zamrażarkę i sobie zrobić zakupy i tak dalej, gdzieś to Gotujesz pomrozić. na 3 dni, no to Tak, wiesz, no no, to inaczej, to nie? inaczej. Ale jak tak tylko po troszkę potrzebujesz, żeby coś zjeść, jedno danie, to często się nie opłaca w Tajlandii i często na przykład aplikacje są takie, na których się zamawia jedzenie, popularny Grab czy Foodpanda, gdzie często są jakieś promocje, że jeszcze nawet 30% można kupić taniej, 50% taniej niż normalnie się idzie pieszo do restauracji, to przez tą aplikację można kupić dużo taniej. Czasami na przykład jest tak, że mamy takie swoje miejsce, gdzie zamawiamy zupy, no to często jest tak, że 4 zupy są taniej niż 3 na przykład. No i my wtedy zamawiamy 4 zupy, no bo jest promocja, no to. I właśnie, żebyś wiedział, że takie zupy kosztują po 6-7 złotych, więc jak zamówimy 4 i wydamy 30 złotych za te 4 zupy i się najemy nimi w trójkę, no to wiesz, żeby zrobić tą zupę, jechać do sklepu, No. kupić marchewkę, to ugotować coś tam, Nie tu opłaca też się. 20 czy ileś złotych wydać, a tu już masz gotowe, wyrzucisz resztę do kosza, co tam jakby wiesz, Nie zostanie czy coś. wyrzucamy, nie. To ci Znaczy, wszystko zjada. no to tak, ale nie wiem, sztuczne czy tam jakieś plastikowe, czy no Tylko nie wiem. sztuczce wyrzucasz, bo je trzeba myć, tak? Matek ma takie coś, taką przypadłość swoją, że na przykład jak już jemy wszyscy, no i ja na przykład już nie mogę, nie wiem, powiedzmy, zostanie mi kawałek ziemniaka, czy kotleta, czy tam jedna łyżka zupy, no to mówi, no to weź to zjedz do końca. Ja mówię, no nie chcę, bo już się najadam. Ja mówię, no to ja muszę zawsze skończyć. No i on zjada wszystko z tego talerza. Ja mam tak samo. To nie, Mateusz, nie przejmuj się, ja mam dokładnie tak samo. To dobrze, że nie jestem sam. A pewnie podejrzewam, tylko czekasz, kiedy oni jeszcze tego nie zjedzą, żeby nie? Czasami jak Na jest pewno mała tak porcja, zdarza, tak. to tak, to Jak chętnie pojemy nie ma się. promocji na te 4 zupy, tylko 3 weźmiecie, tak? A ile trzeba na przeżycie? No to dochodzą jeszcze trochę koszty takie jak na przykład ubezpieczenie, jeśli ktoś chce, bo nie trzeba wykupować, no ale my wykupujemy ubezpieczenie. Trzeba za wizę w sumie zapłacić. No, jak ktoś przyjeżdża na krótki termin, krótki czas, no, na przykład miesiąc czy dwa, to teraz wizę jest za darmo, ale jak ktoś mieszka tutaj, Tak. no to musi mieć wizę. No i taka wiza jest droga, bo trzeba kombinować, albo pójść do szkoły, albo założyć biznes, to jest jeszcze droższe. I to wtedy rocznie to wychodzi kilka tysięcy złotych na osobę.
Więc. Ale teraz właśnie co do tych wiz, to chyba wchodzą jakieś, czy weszły już nawet jakieś nowe wizy, gdzie jest na 5 lat i wtedy można dość długo To znaczy na zostać? 5 lat to są takie premium wizy i one kosztują około 100 tysięcy złotych, czy jeszcze jakoś, nie wiem, czy nie więcej. Ale są takie, są nawet na 15 lat, które kosztują tam, nie wiem, w ogóle z pół miliona złotych, czy coś takiego, czy nawet To jeszcze więcej. słuchajcie, ja jako Kanadyjczyk już niedługo będę się łapał na tą emerycką wizę, to, bo to jest chyba od 50. Od pięćdziesiątki. To pojadę do tych moich kolegów Kanadyjczyków i tam ja tam na pewno będę miał więcej znajomych niż, wiesz, bo ja będę miał nie dość, że tych Polaków, którzy to są, to jeszcze ci Kanadyjczycy, może nawet ktoś tu znajomy się tam pojawi. Tak, ta wiza, ale to też jakieś są tam wymagania nieduże, ale są, czyli na przykład, Ogólnie z żeby. tymi wizami to co chwilę się coś zmienia, więc. Tak, tylko chodzi o to, Ale na że. lepiej czy na gorzej? Chyba na lepiej, tak? Lepiej, na Na szczęście na lepiej, na lepiej. szczęście, To tak, że. Polacy teraz mają na przykład 60 dni ogólnie na lotnisku, jak się przelatuje, to mają 60 dni ogólnie, a mieli do tej pory 30, więc 200, tak. dla takich powiedzmy ludzi przeciętnych, którzy przyjeżdżają, no to jest fajnie, bo to jest bezproblemowo. No na 2 miesiące, no to jest bez żadnych problemów, bez żadnych przedłużeń wizy i bez I niczego. prosto za nieduże pieniądze, za 200 zł od osoby można dorosłej przedłużyć tą wizę jeszcze o kolejny miesiąc, więc można jakby 3 miesiące być legalnie tak przylatując sobie po prostu samolotem, 3 miesiące za 200 zł, tylko trzeba później przedłużyć. Dzieci do 14 roku życia nie potrzebują jakby wizy, Co też dowiedzieliśmy jeśli się mają 20. niedawno, Tak. bo myśmy na przykład jak wyjeżdżali do Tajlandii, to często robiliśmy wizy najpierw w ambasadzie w Warszawie, żeby, bo wtedy już dostawaliśmy na 60 dni. Więc nam się to opłacało zapłacić trochę więcej, ale mieć już od razu na 60 dni, później tu przedłużyć i tak dalej. I robiliśmy zawsze córce wizę, no i płaciliśmy. Jakby przyjeżdżaliśmy tutaj, jak przedłużaliśmy, też płaciliśmy jej tą wizę. I dopiero po 3 latach nam ktoś powiedział, że przecież dzieci nie potrzebują wizy. Tak, I mówimy, a aha, normalnie no w to urzędzie fajnie. nam nic nie W mówili, żadnym urzędzie ktoś nie przedłużali nam powiedział. dziecku wizę, chętnie brali pieniądze. Tak, w Polsce Tak, też tak. nikt tego nie powiedział, nie? No, a to wcale nie było to potrzebne. No ale chcecie zrobić, to my zrobimy wizę. No czemu nie? No, niech sobie może Tak. ma, ale nie potrzeba. Nie potrzeba. Jak dziecko No. jest z rodzicami, to nie Jak z potrzeba. rodzicami, tak. Jeśli No dziecko rodzice. nie ma, nie będzie, no. Dziecko. Zgadza się, zgadza się. Właśnie, a wy macie córeczkę. Proszę powiedzieć, czy ona uczy się tam zdalnie? Może i też powiecie, ile ma lat w ogóle? Tak, no Emma, nasza córka ma 9 lat, niedługo ma urodziny za kilka dni. Tak, ona się uczy zdalnie z polskiej szkoły, która się nazywa Szkoła w Chmurze. No, ma tam egzaminy 2 razy w roku, znaczy raz w roku, dwa jakby egzaminy, w sumie 4, bo ma 2 z teorii, 2 z praktyki takiej. No i co? No bo cieszę się, że wszystko zdalnie Wszystko można jest załatwić. zdalnie, tak. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tej szkoły, bo to jest też taka szkoła, że to nie jest tak, że ona się musi powiedzmy o 8 rano połączyć na Zoom i siedzi tam do 13, 14, 15, tylko ona Tak. ma wolność, ona ma po prostu taki Materiał. materiał, który ma zaliczyć w ciągu 3 lat. I wtedy, kiedy jest na to gotowa, to się umawia na egzamin. Ten egzamin jest online, no i wtedy zdaje go. To kto Zdaje na siedzi? przykład w tym roku, to ona skończyła już praktycznie szkołę w lutym, bo zdała wszystkie egzaminy, no i jakby już miała zaliczoną drugą Właśnie klasę. to jest to, co słyszałem, że czasem jak są dzieci bardzo zdolne i właśnie uczą się zdalnie, to nawet czasem w pół roku są w stanie zaliczyć te wszystkie egzaminy i po prostu mają przedłużone wakacje o praktycznie pół roku. Tak, tak, tak. No Emma ma tak właśnie, że, znaczy Emma, ogólnie ta szkoła jest tak, że powiedzmy zaczyna się we wrześniu, tak jak w polskim systemie i od listopada już można zaczynać egzaminy. Także jak ktoś szybko ogarnie cały materiał, no to w listopadzie może zdać egzaminy i już mieć jakby zaliczony cały rok i później może mieć wolne. No w naszym przypadku jest tak, że Emma zalicza te egzaminy szybciej, ale jakby ona ma książki takie polskie, które robi, tak jakby, wiesz, no tam ćwiczenia, podręczniki, ona sobie to codziennie po trochę robi, no i tak mniej więcej w maju skończyła wszystkie Bo nie takie jest w stanie podręczniki. w 2 miesiące przerobić całych książek i wszystkie tam ćwiczenia Tak, wypełnić i tak tak, dalej, dlatego ona sobie to później robi przez cały rok szkolny, ale egzaminy powiedzmy zdaje sobie szybko, żeby już mieć taki, żebyśmy też mieli spokój, żeby ona tak. miała spokój, ale cały materiał sobie później jeszcze przerabia dalej. Ale to dlatego, że my też tak chcemy, bo my tak Tak. zdecydowaliśmy, ale ogólnie to w tej szkole nie ma w ogóle, nie ma wymaganych jakby książek ani podręczników. Tam jest wymagane, żeby zaliczyć egzaminy z tego materiału, który jest podany, który jest jakby podstawą programową
w Polsce. A kiedy to zrobisz i czy chcesz książki, czy nie chcesz, no to już jest Indywidualna sprawa. indywidualne. Czyli poziom jest praktycznie ten sam, który jest w polskich szkołach normalnie, Tak, tak? tak, tak. Bo ja. I Ja tylko chciałem też powiedzieć, że jest to taka szkoła, żeby ktoś też, jak na przykład chciałby sobie skorzystać, to żeby się też na przykład nie bał też kosztów na przykład takiej szkoły, bo co prawda kiedyś była w ogóle za darmo. Jak Emma poszła do pierwszej klasy, to była za darmo ta szkoła. Normalnie, bo to jako chyba publiczna działa, nie wiem, nie jestem w Tak, jest 100% pewien, prywatna, ale. ale tak pod publiczną działa. No. W każdym razie rząd polski ją tak jakby dawał normalne dotacje na takie szkoły. I teraz w zeszłym roku, jakoś 2 lata 2 lata temu. temu, obciął jakieś tam takie trochę dotacje, te No nie trochę, bo subwencje. to 80% im obcięli. Tak, dlatego trzeba teraz tam dopłacać troszkę do tej szkoły, ale to jest, wiesz, tam kwestia, powiedzmy, nie wiem, między 100 a 200 zł, no między 150 a 200 w tym roku. Znaczy każdy może dać więcej, nawet 500 zł, jeśli ktoś chce, ale tak minimalnie to jest, powiedzmy, te 150 zł Teraz w tym roku. za Ale 3 lata na płacić. rok czy na miesiąc? Nie, na miesiąc, Miesiąc, na miesiąc. miesiąc, na Na miesiąc. miesiąc, okej. Tak. A No, wiecie, ale u jak nas. się dowiedzieliśmy. I Tak? ostatnio, jak się dowiadywaliśmy na przykład, bo czasami się zastanawialiśmy, czy tutaj jakby też nie puścić, jak już tak długo jesteśmy, czy do szkoły gdzieś, takiej międzynarodowej, angielskiej na przykład, czy coś, to za semestr półroczny chyba, to jest coś około 9 tysięcy złotych, 10, Tak. więc około tam 18 tysięcy. Ja tak Za rok. nie chcę, żeby mnie ktoś łapał za język i powiedział, że 17,5 może, albo 16,900, a nie 17,400. No ale gdzieś tak te 17 czy 18 tysięcy za rok w takiej międzynarodowej, zwykłej, bardziej takiej szkole, może mniej prestiżowej takiej. No No nie tyle, że jakiejś. po angielsku po prostu. Nie tajska szkoła, Tak. tylko po angielsku taka, nie? Tak, bo jak są takie nawet dla takich dzieci w drugiej, trzeciej klasie podstawówki są jeszcze dużo droższe nawet. Tutaj, na No. miejscu. Także to są duże koszta. Tak, to jest duży, duży koszt. No, u nas dzieci chodzą tutaj do polskiej szkoły też. Na przykład mamy tutaj w Ottawie polską szkołę, to też jest fajna sprawa, tylko że wiecie, to jest tylko raz w tygodniu, dzieci też oczywiście mają na koniec, później mają tam egzamin. Nasz syn nawet zdawał ten egzamin w tym roku i powiem wam szczerze, ja nie wiem, zdał go, nie wiem jak mu się to udało, ale zdał. Tak, więc. Ale to też jest fajnie, bo wiecie, raz w tygodniu, bo to jest w sobotę, to jest tylko 2,5 godziny, później jest 3, trochę dłużej później dzieci mają, ale to my wtedy spotkamy się z rodzicami, jest fajna sprawa, możemy, wiesz, wyjść na kawę. Poznaliśmy też właśnie przez to bardzo dużo Polaków. W tą sobotę na przykład właśnie przez to, że chodzą dzieci do tej szkoły, jest organizowany tutaj taki kamp, gdzie oni jadą na tydzień nad jezioro wszyscy. Już w zeszłym roku pierwszy raz nasze dzieci tam były i jest super sprawa, bo tam, wiesz, tam jest po polsku wszystko. No dzieci oczywiście tam, wiecie, mówią do siebie oczywiście po angielsku, ale wszystkie te zajęcia, czy tam, to wszystko się odbywa po polsku, więc tutaj też coś się dzieje, jest fajna, fajna sprawa i te dzieci jednak trzymają uczą się po prostu tego języka polskiego, więc to jest super, super sprawa. Dodatkowa szkoła, tak? Czyli normalnie Tak, w tak, tygodniu tak. chodzą do kanadyjskiej, a. Tak, ale to jest dofinansowywane normalnie tutaj przez rząd kanadyjski i za to nie musimy płacić w ogóle za tą szkołę. Oczywiście można tam chyba zapłacić, ale to jest chyba tam $100. Jeśli ktoś chce, to może zapłacić, ale tak, to jest. Ale dzieci jeszcze mają dodatkowo za to, że chodzą do takiej szkoły, to mają dodatkowo punkty do tej regularnej szkoły, do której tu chodzą. I to też jest fajna sprawa, bo tutaj jest bardziej na koniec, dzieci muszą uzyskać ilość tam punktów, to z różnych przedmiotów mają różną punktację i tu im też dochodzi tam 1 czy 2 punkty, to też wiadomo, im się przyda do szkoły, więc to jest też super sprawa. Na szczęście nie ma takiej polskiej szkoły, nie słyszeliśmy, ale chyba raczej nie ma. Nie, na Nie, pewno. no to jest, wiecie, wy tam Jeszcze macie nie. dużo, dużo mniejszą Polonię, to jest, wiesz, Tak. to jest na pewno, chociaż tu w Ottawie też nie ma aż tak dużo, ale no jest troszkę Polaków. To nie jest to, co w Mississauga obok Toronto, gdzie tam jest wszystko polskie. My mamy w ogóle tutaj, nie wiem, może z 5 polskich sklepów nawet, ale tam to już jest w ogóle inna bajka. Tam mają supermarkety polskie, tam jest bardzo duże, to jest największe w ogóle. Tak jak w Chicago, co my mieszkaliśmy też 7 lat w Stanach, w Chicago, no to tam to jest drugie największe polskie miasto na świecie po Warszawie, gdzie mieszka tyle Polaków w ogóle. I tak, tam ponad chyba 1,5 miliona Polaków mieszka, wiesz, tam. Jak ja tam jeszcze wtedy byłem, to wiecie, ta polska dzielnica tam właśnie od tego Jackowa szła przez cały praktycznie Belmont i tam okolice, to
Tam nie trzeba znać angielskiego i można normalnie, wiecie, tak, wszystko możesz zrobić. Kupić mieszkanie, iść do banku po polsku, wszystko, ubezpieczyć się. Jest bardzo dużo, wiesz, polskich prac, gdzie możesz iść do Polaka pracować, więc tam już w ogóle nie. Tu w Kanadzie już nie ma tak lekko, ale tam praktycznie wszystko można. I tak, wiesz, dużo osób tam robiło, pracowały. I czy to kobiety na sprzątaniu, czy co, i one tam 30 lat i też ten angielski cały, bo w ogóle nie mówiły, albo bardzo słabo, więc to też tak się zdarzało i też ja spotkałem takie osoby oczywiście, więc no To ja ale u was się tak pewnie nie da, u nas też w Kanadzie, więc to jest troszkę inaczej. tylko dopowiem, bo wspomniałeś tylko o tym, że można iść do banku po polsku, można iść do pracy, do Polaka i tak dalej. To tylko o tej pracy chciałbym tylko jedno zdanie powiedzieć, że tutaj w Tajlandii nie za bardzo obcokrajowcy mogą pracować. Jest to bardzo trudne. Da się to zrobić, ale jednak tutaj jakby rząd Tajlandii stara się, żeby jednak ci obcokrajowcy nie zabierali pracy Tajom i bardzo utrudnia jakby tym obcokrajowcom, żeby tu poszli, jak już pójdą, to niech chociaż dużo płacą. Czyli jak ja bym chciał tu pójść do pracy, to musiałbym taki work permit zrobić, musiałbym w ogóle chyba mogę tylko założyć firmę, w której mógłbym jakby pracować, bo chyba nie mógłbym tak iść do restauracji w ogóle gdzieś chyba jako kelner pracować, to chyba się w ogóle nawet nie da. A jak chcę założyć firmę, to automatycznie nie, że tylko sobie jak jednoosobową w Polsce zakładam firmę i już sobie ją prowadzę ja tutaj w Tajlandii, tylko muszę od razu z czterech Tajów zatrudnić minimum i do tej firmy, więc. Albo mieć chyba wspólnika też Taja, z kraja, tak. to jest I w troszkę ogóle inaczej. on ma większość zawsze też udziałów na przykład w tej firmie. 51% jako Tajowie, nawet w twojej firmie przez ciebie założonej, a ty masz tylko 49% udziałów. To tam można jeszcze coś kombinować, że jesteś dyrektorem, masz więcej jakby znowuż takiej decyzyjności w tej firmie i tak dalej. No, on tylko jakby więcej udziałów, no ale to tak jest, no takie Nie jest to utrudnione to łatwe, jest. No no. nie jest to łatwe. Tak, i trzeba wierzyć takiej osobie, prawda? Bo to najczęściej tak jest, że ty pewnie, a dla ciebie to jest inwestycja i tak to wygląda. Ale to też podobnie jest właśnie z rynkiem nieruchomości. Oni też się zabezpieczają i tam nie można kupić w ogóle ziemi, tak? Można kupić Tak, ziemi mieszkanie. nie, prywatnie nie możesz. Tak, znaczy mogą na przykład Amerykanie, z tego co wiem. Amerykanie i ktoś tam jeszcze chyba. Chińczycy mogą? Właśnie nie wiem, czy Chińczycy mogą. Chińczycy mogą, przecież budują te hotele. Ale tu nie wiem, czy ziemię mogą kupować, nie jestem pewny. W każdym bądź razie jest kilka chyba państw, nie wiem, czy Singapur czasem też nie może kupić ziemi w Tajlandii, ale Polacy, czy tam jakieś inne takie zwykłe narody, no niezwykłe, no gdzieś tam w Europejskie Europie nie, czy no. coś, to nikt nie może kupić ziemi. Możemy dzierżawić pod wynajem na przykład sobie, jak wybudujesz coś, to, no takie różne są te przepisy, trudne to są takie trochę te przepisy i. Też na przykład domu nie można kupić jako osoba prywatna, tylko trzeba założyć firmę, żeby kupić dom. Można Tak. mieszkanie, ale domu już nie można. To tam już lepiej chyba po prostu kupić, zamiast tego domu, to lepiej kupić jakieś duże mieszkanie i w fajnym miejscu, a fajne mieszkanie i to. Tylko, że właśnie patrząc na ceny, no to się kompletnie nie opłaca. Bo na przykład za mieszkanie, powiedzmy takie dobre, fajne jakieś tam bloku, fajnej dzielnicy, no to trzeba zapłacić. Jakbyśmy chcieli dwa pokoje, to myślę, że z 12-15 milionów batów, a dom takiej samej powierzchni, no wiadomo, troszkę innej dzielnicy, no ale to może być nawet 5, więc Dom można taniej kupić niż dużo taniej mieszkanie, można tylko kupić dom niż mieszkanie. troszkę od miasta, powiedzmy 5 kilometrów za miastem. To Do chyba domu. też z tego względu, że po prostu mieszkanie może kupić każdy, a właśnie jeśli chodzi o dom, to jest problem, że nie można kupić ziemi i to przez to te mieszkania na pewno są też tańsze. Jeszcze ja tutaj jeszcze dodam jeszcze jedno zdanie, bo teraz troszkę prawo się zmienia i wcześniej było tak, że jak stał budynek jakiś duży, to było tak, że chyba 49% mieszkań w tym budynku mogli kupić na swoje nazwiska obcokrajowcy, a 51% mogli kupić Tajowie. I jeśli już wyczerpany został ten limit, jakby 49% mieszkań zostało sprzedane obcokrajowcom na ich nazwiska, to później był taki system, że właśnie zakładało się tą tajską firmę i ta firma kupowała mieszkanie. I tylko, że wtedy masz tą właśnie to i ta firma była właścicielem, więc mogłeś dalej kupić, ale już na firmę, nie na siebie jako prywatnie, tylko na tajską firmę, którą sobie tutaj założyłeś. A teraz ma się podobno to prawo zmienić, że chyba 75% tego budynku, mieszkań w tym budynku, będzie chyba udostępniona obcokrajowcom. Od 1 września to ma wejść, czyli to już za niedługo. Prawdopodobnie.
Tylko, że to też może jeszcze podnieść cenę mieszkań na przykład, No. bo ci obcokrajowcy chętniej będą kupowali na siebie mieszkania No i tak niż dalej, na więcej, te tak? tajskie firmy. No więc te mieszkania gdzieś tam mogą pójść troszkę do góry nieruchomości tutaj. A Ale właśnie, jak będzie, to nie tak. wiemy, ale A właśnie, może jak się. to wygląda? Czy te ceny cały czas rosną z roku na roku, czy to jest, jak to procentowo wygląda? Czy się Chodzi o orientujecie? mieszkania, tak? Nieruchomości? Tak, głównie mieszkania, bo chyba większość osób jest zainteresowanych mieszkaniami. Wiesz co, to co ja mogę powiedzieć tak z mojego doświadczenia, to co tak mi się wydaje, to my jak tutaj przylecieliśmy, to tak, w tym 2020 to się za bardzo mieszkaniami nie interesowaliśmy, bo przylecieliśmy to tylko po to, Ale żeby też wtedy na wszystko było wakacje. dużo tańsze, bo było mało turystów, co nie? No, Tak. znaczy wtedy jeszcze było tak w miarę 21. normalnie. No, ale właśnie później, jak już zaczynaliśmy tutaj lecieć w 21, 22, w tym czasie, kiedy właśnie było mało turystów, bo dużo rzeczy było pozamykanych i tak dalej, to te mieszkania były naprawdę tańsze, były tańsze. Hotele w ogóle. Hotele, mieszkania i wynajem, wszystko co z nieruchomościami było dużo niższe. Do kupienia też, tak. I teraz widzimy z czasem, że to jednak rośnie. Teraz po tym, jak już wszystko jest otwarte, tych turystów może być trochę więcej i tak dalej, no to mocno podskoczyły i ceny wynajmu, i mieszkania, ceny mieszkań. Zakup. Ale tak jak słuchamy takich osób, które tutaj już żyją po 12 lat i tak dalej, to ogólnie mówią, że teraz no nie ma jakiegoś najlepszego rynku nad nieruchomości, że wcześniej gdzieś tam było jakoś trochę lepiej, było więcej jakby zainteresowanych, ale jeszcze teraz te nowe przepisy, które mają wejść, to raczej znowu będzie drożej. Czyli będzie rosła jakby cena No i też nieruchomości. wszystko zależy Raczej. od lokalizacji, no bo wiadomo, te, które są przy samym morzu, no No to tak. raczej nie tracą na wartości, Tak, to jest więc ważne, no. że jeśli właśnie jest jakaś nieruchomość blisko morza, Tak, tak. z widokiem na morze czy przy morzu, w pierwszej linii, no to w ogóle one trzymają cenę cały czas, no te, co są już troszkę dalej, no to myślę, że też. Tu jest też taki problem trochę, że jest właśnie i to morze, i jest też tak trochę wilgotno, że te mieszkania potrafią się szybko psuć, że tak powiem, Zużywać. zużywać. Że nie wiem, na przykład gdzieś tam blisko morza to krany rdzewieją, wszystko co takie metalowe to na przykład rdzewieje, czy coś od soli i tak dalej. Tak, te gryzy takie, Jakieś nie? wężyki, czy coś piekają, czy tam coś rozwalają, czy jakieś takie rzeczy. Czy na przykład drzwi, jak są z jakiejś słabej sklejki, czy coś, to tam gdzieś coś szybko w meblach potrafi coś odchodzić, jeśli są z takiej Jakieś słabszej jakości. tapety czy tynki czy coś. No, więc zainwestujesz w fajne mieszkanie, a po paru latach one będzie tak troszkę, na przykład, jeśli nie dbasz o to, bo chodzi o to, że Tajowie nie dbają. Jeśli ty, Europejczyk, jesteś powiedzmy z Kanady, czy my z Europy, gdzieś tam z Polski, to my o te mieszkania całkiem inaczej dbamy. Więc jeśli coś się tylko psuje, to my to od razu reperujemy, że tak powiem, naprawiamy, podmalujemy mieszkanie, coś tam, i one dalej Na bieżąco. potrafi zachować jakby i wartość, i jakość. A Tajowie po prostu jak kupią, to przez 30 lat nic nie zrobią, nic, i to później to mieszkanie wygląda no, tragicznie. No, po 2 latach potrafi gorzej wyglądać mieszkanie od Taja niż po 10 od powiedzmy Europejczyka. No i też na przykład warto, jeśli ktoś się zastanawia nad kupnem mieszkań takich nowych, które jeszcze nie są wybudowane, nie? No bo tu jest dużo takich inwestycji, że możesz sobie kupić Tak. mieszkanie, czy dla siebie, czy pod inwestycję właśnie, że tam ileś procent dostajesz zwrotu, no Ale to jeszcze są nieskończone, na przykład. albo za Tak, od jest, znaczy dewelopera. plany, no to dużo jest takich budynków, które są nieskończone i na przykład ludzie poinwestowali pieniądze, a nagle się okazało, że właściciel nie ma pozwolenia na to, czy na tamto, czy ktoś się nie zgodził. No A i już te, zaczął budować. tak, no i te budynki stoją niedokończone, no i później już ludzie mają, jakby stracili pieniądze, dlatego my polecamy kupować mieszkania, które już stoją, które są już Tak. wybudowane, blok jest oddany do użytku, bo, no bo Nawet mamy tu naprawdę za oknem taki jeden tak. budynek, który po prostu stoi, straszy, zaczęty No jeszcze i nawet. najgorzej, że one później stoją, te budynki, no Tak, właśnie, bo takie. chociaż mogliby go teraz zniszczyć, tam wiesz, no nie wiem, rozebrać z powrotem, skoro on tu nie może na Tak. przykład stać, jest za blisko wybudowane albo coś nie spełnia Tak. jakichś warunków. I tak już stoi, jak odkąd tu mieszkamy, to on zawsze tutaj był, jest i pewnie I jeszcze będzie. będzie i nie wiadomo ile tak jeszcze No. będzie. No i to jest właśnie Dokładnie. takie ryzyko I to trochę. jest właśnie też, co jeszcze tylko skończę, co na przykład nie wiedzieliśmy na początku, no bo nam się wydawało, że wow, super budynek, jakiś taki ekstra, Budują. budują, nie, że może okazyjna cena nawet, no ale później się może okazać, że ten budynek nie będzie skończony i dlatego już jak patrzymy tak w ogóle po nieruchomościach, to patrzymy na te, które są skończone, zrobione i żeby było pewne, że Dokładnie. to będzie stało. Nie Tak. ma co ryzykować i Chyba lepiej nie. dokładnie
kupić, co już jest na rynku i wtedy. Tak. No i później też, no nie ma co zrobić, bo to nie jest tak, że idziesz do sądu i wygrywasz sprawę, tylko po prostu, no. Tak, pewnie to trwa latami, bo oni zbankrutują, to już nie ma skąd tych pieniędzy odzyskać i tak. A proszę powiedz, ja widzę, że ty masz gips na ręce i cały czas się tak zastanawiam, właśnie proszę powiedz, co się stało? Kurczę, no przewróciłem się i złamałem rękę w nadgarstku. Ale chciałem Oj. to zrobić, bo chciałem przetestować tajską służbę zdrowia. Wiesz, tutaj chciałem po prostu Odłożył się. podłożyć się. Mieć dobry content na kanał, tak? A próbowałeś chociaż siebie, jak sobie łamiesz tą rękę? Niestety nie. Nie, To właśnie się nie słabo nagrałem. przygotowałeś do tego. Kurde, zapomniałem o tym właśnie. To była próba, wiesz, i on myślał, że tak ja się nie złamię, a jednak się złamała, już. No i właśnie, ale o, widzisz, skoro już tak jakby powiedziałeś o tym, to mogę powiedzieć, że w Tajlandii, przynajmniej w tych popularnych miejscach turystycznych, dużych miastach powiedzmy, czy właśnie popularnych miejscach, to jest bardzo dobra służba zdrowia. Tylko trzeba mieć jakieś ubezpieczenie z Polski, najlepiej chyba z Polski nawet, czy tam, Czy albo jakieś jakieś takie międzynarodowe, międzynarodowe, no? dobre ubezpieczenie. To ja na przykład mogę to nie wiem, no PZU po prostu, co tam, reklama. Polska firma. Polska firma, ale akurat nie narzekam i bardzo cieszę się jakby ze współpracy takiej, że poszedłem do lekarza, zapłaciłem sam za pierwszą wizytę, oddałem dokumenty, oddali mi pieniądze, a później następne wizyty po prostu już mi tak przedpłacali, jakby gwarantowali szpitalowi, że po wizycie oni wszystkie koszta jakby pokryją. Więc ja już teraz nie płacę za wizyty, za pierwszą zapłaciłem, bo poszedłem bez dzwonienia, bez niczego, sam poszedłem szybko, no bo ręka się złamała, idę do szpitala, nie myślę o ubezpieczeniu, tylko idę i musiałem zapłacić, a teraz. Naprawcie, proszę naprawcie, tak? I powiem ci, że właśnie jeśli ktoś się zastanawia, na przykład w Tajlandii, jak wygląda tutaj służba zdrowia, to okej, może gdzieś na wioskach, gdzieś odległych terenach, na północy, tam gdzieś może, to tam może nie ma tych szpitali, może nie ma dobrej jakby tej. Ale myślę, że i tak jest na dobrym poziomie, nawet tam. Ale Bangkok, Pattaya, Phuket to jest bardzo dobre szpitale, na dobrzy lekarzy, dobrzy lekarze Bo w ogóle i jest taki dobra obsługa. szpital, który się nazywa Bangkok Hospital, no i on jest wszędzie, nie? Jakby nie tylko w Bangkoku, tylko to jest Bangkok Hospital, na przykład Pattaya, Bangkok Hospital Phuket, Patong, czy tam coś. I to jest, tam jest najwyższy poziom lekarzy, no. To A podobno w fajnie. Pattaya to jest najlepszy oddział w ogóle z całej Tajlandii. Nawet Dlatego się lepiej. tam przeprowadziliście, z tego względu. To super. Posłuchajcie, super się z wami rozmawia oczywiście, ale będziemy powoli już kończyli, więc mam jeszcze tylko jedno pytanie i na koniec proszę powiedzcie, jakie macie plany na przyszłość w ogóle? Przyszłość. Wylecić rękę. Wylecić rękę, tak. Bo nie może jeździć skuterem teraz. O, no to jest wielki No ból tak. tutaj w Tajlandii. No. Jakie plany? Wiesz co, tak na razie nie mam jakichś takich planów. Nauczyliśmy się żyć spontanicznie, tak jak mówiłam. Tak. I też ostatnie lata pokazują, że czasami za bardzo nie ma co do przodu planować plany. No nie wiem, no chcielibyśmy może mieć tutaj coś swojego takiego bardziej. Jakąś nieruchomość, coś nie wynajmować, bo Takiego tak naszego. trochę się niedobrze tak czujemy ciągle w takim wynajmowanym mieszkaniu, bo na przykład w Polsce zawsze mieliśmy swoje i trzeba coś zrobić, no to się to po prostu robiło, coś przerabiało, coś się modyfikowało, to mieszkanie pod siebie. A tutaj tak mieszkamy w tym wynajmowanym mieszkaniu, no to chyba pierwszy taki priorytet, że jeśli chcielibyśmy tu dalej, przynajmniej nie jakbyśmy mieli tu mieszkać, tylko spędzać pół roku albo ileś tam czasu, to jednak byśmy chyba chcieli jakiś taki plan, to taki chyba, żeby mieć jakieś tutaj swoje mieszkanie, czy dom, czy cośkolwiek, gdzie moglibyśmy po prostu spokojnie tu przyjechać i u siebie siedzieć, być jak u siebie, a nie takim wynajmowanym mieszkanku jakimś tam, gdzie. A Na właśnie, a razie. czy planujecie tam w ogóle zostać na stałe, czy może gdzieś jeszcze, czy wrócicie w ogóle do Polski, czy już ta Tajlandia to już tam, po Wiesz prostu co? jest to wasze miejsce na ziemi? My tak byliśmy tutaj coraz dłużej, coraz dłużej, coraz dłużej. Później był taki moment, że byliśmy pół roku tu, pół roku w Polsce. W tamtym roku byliśmy dłużej w Tajlandii niż w Polsce, a w tym roku jesteśmy już w ogóle praktycznie cały czas w Polsce, więc to się tak Gdzie? W Tajlandii? w Tajlandii, więc to się przedłużyło. Na razie tu jesteśmy, planujemy tu zostać. Czy to jest nasze miejsce na ziemi? Trochę ostrożnie do tego podchodzimy, Nie mamy bo. czegoś takiego, że tutaj będziemy do starości, nie?
Teraz jest nam dobrze, znaleźliśmy takie miejsce, nie znaleźliśmy na razie lepszego, więc jesteśmy tutaj. A może za 5 lat będziemy w Kanadzie, nie wiemy tego, co nie? Może tam będzie lepiej. Ale no Dokładnie. tak, na razie chcemy tu być, na razie chcemy tu być, na razie nie rezygnujemy, na razie nie wiem, nie mamy w planach, że za 3 miesiące wracamy do Polski i koniec. Na razie chcemy tu być, ale czy na całe życie, czy coś, to tak, na razie ostrożnie. Jeśli już planujecie kupić tam jakąś nieruchomość i faktycznie kupicie, to już będziecie trochę z tym krajem związani, aczkolwiek wiadomo, że tam też można na przykład wynajmować, nie musicie tam też cały czas mieszkać, ale fajnie mieć, tak jak mówicie, fajnie mieć nieruchomość, gdzie to już jest wasz dom i nawet wtedy wiecie, czy to wynajmować, czy tak jak mówicie, mieszkać. Więc posłuchajcie, bardzo wam oczywiście dziękuję za tą super rozmowę. Oczywiście może jeśli kiedyś wybierzecie się tutaj do Kanady, to zapraszamy do nas oczywiście. My też zapraszamy do Tajlandii oczywiście. No ja się muszę już wybrać do tej, może w przyszłym roku się uda, bo to już moja, nawet nie wiem, która rozmowa z osobami z Tajlandii i właśnie fajnie by było wreszcie odwiedzić, bo planujemy jechać do Polski, ja to może na 3 tygodnie może mi się uda, bo to u mnie to o pracę oczywiście chodzi, ale może w tym czasie tam się właśnie wybiorę, to by super było odwiedzić też Tajlandię, więc oczywiście zapraszamy też do Kanady, jak tu się kiedyś będziecie wybierali, to dajcie wcześniej znać i zapraszamy tutaj do nas do Ottawy. No w Ameryce Północnej nigdy nie byliśmy, ani czy to powiedzmy Stany, czy Kanada, to... W ogóle w Ameryce nie byliśmy. No, ja tam byłem w sumie na Jamajce, no, do środkowej. No to tam No, to tylko... ale posłuchajcie, to na przykład jutro właśnie przez kanał spotkałem się już z 3 osobami, z którymi albo wcześniej zrobiłem rozmowy, albo z którymi poznałem się w ogóle przez kanał. I teraz, jutro, przyjeżdża tutaj Sebastian, który wiecie, przyleciał prosto z Polski i on będzie, przylecieli najpierw do Montrealu, byli tam chyba 3 dni i teraz jutro tu przyjeżdżają do Ottawy, też chyba na 3 dni. A bardzo fajnych i często tutaj właśnie przez kanał spotykam nowych ludzi. Miło też was, oczywiście was było poznać, więc super sprawa, więc bardzo wam dziękuję. Oczywiście jesteśmy w kontakcie i może jeszcze posłuchajcie kiedyś, za rok czy za pewien czas nagram jakiś update, zobaczymy co u was słychać. Jasne, dokładnie, oczywiście, bardzo chętnie. To tylko, żeby wszyscy pamiętali, że pierwsza część rozmowy jest na twoim kanale. Zapraszamy tak na jest. Pierwszą część, żeby jeszcze posłuchać. To jeśli dokładnie obejrzeliście do końca, a nie oglądaliście jeszcze tej pierwszej części, to jeszcze oczywiście też zapraszamy do mnie na kanał Kanadyjczycy, więc no to może ty teraz już podziękuj, bo to jest twój kanał. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeszcze właśnie raz zapraszamy też do Tomka. No i co? No i widzimy się w następnych filmach. I dajcie znać, jak nam poszło. Właśnie, dajcie znać w komentarzach, jak nam poszło i czy taka seria też wam się podoba na tym kanale i czy chcecie więcej takich rozmów, jak z takim miłym Tomkiem na przykład. Dokładnie. Tylko my musimy mieć takie rozmowy, kto ktoś by prowadził te rozmowy, bo ja za bardzo nie lubię tak być ktoś, osobą przewodniczącą. Może ktoś jest, kto właśnie chce powiedzieć. To zaprosimy. Właśnie. Może ktoś, widzimy. Kto ma swój kanał. Ktoś, kto ma swój kanał i ogląda. Dobra, ja będę dla was nagrywał te rozmowy. Ogląda Tomka i chciałby z nami porozmawiać, to bardzo chętnie wpadniemy jeszcze na gdzieś na inny kanał, czy do nas na kanał z jakąś inną osobą, która by chętnie poprowadziła taki wywiad. Zgadza się. Rozmowę. Bardziej rozmowę niż wywiad może. No. Dobra, to no bardzo. Dzięki i do. Jesteśmy oczywiście w kontakcie. Do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa. Pa. Dzięki, pa.